Caravan Salon Düsseldorf 2021. Jesteśmy na stoisku Karmann Mobil, a przed naszą kamerę zaprosiliśmy Michała Szofera, człowieka, który w CamelCampie jest już od początku roku, tak naprawdę. I Michał jest odpowiedzialny właśnie w firmie CamelCamp za sprzedaż kamperów, nie tylko Dexterów, nie tylko Karmann Mobila, ale również innych pojazdów. Witamy Ciebie przed kamerą po raz pierwszy. Cześć Sebastianie. To jest jego premiera, także Michał na pewno dużo rzeczy ciekawych nam o tym kamperze opowie. Michał, zaczynamy. Co za nami stoi? Co to jest w ogóle za pojazd? Bardzo wysoki, chyba 4x4? No, z racji tego, że jesteśmy na targach w Düsseldorfie, to są prezentowane różne typy pojazdów. Ja chciałem Państwu zaprezentować i Tobie, Sebastianie, jeden z typów, który może nie aż w tak opancerzonej wersji, może bardziej trochę ucywilizowana i będzie, już jest dostępny u nas w zakupie. To są pojazdy Karmann Mobil w układzie 560 tak, z napędem na 4 koła. Samochód bardzo wszechstronny, można go wykorzystać w wielu warunkach. Jeśli chodzi o sam wygląd zewnętrzny, to w tym pakiecie akurat on się bardzo wyróżnia. W tej wersji bardziej cywilnej, jakby to nazwać, on się praktycznie rzecz biorąc jakoś specjalnie nie wyróżnia z tłumu, ale zachowując wszystkie te swoje parametry 4x4, dokładnie. Czyli mówimy tutaj tak naprawdę o wjeździe piasek, plaża gdzieś, las, gdzieś jakieś lekkie błoto, czyli maksymalnie, żeby był uniwersalny, gdzie normalnym kamperem, integrą, półintegrą czy alkową nie wjedziemy. Albo trudniej. Albo bardzo trudno by było. Z racji też gabarytów zewnętrznych. Takim pojazdem na pewno nie będziemy ryzykować. Zobaczcie, te koła, ten prześwit, rzeczywiście robi to wrażenie. Długość jaka tego kampera? Te kampery występują w długościach do 6 metrów, to jest dokładnie 5, chyba 98, o ile dobrze powiem. No to załóżmy 6 metrów. Do 6 metrów. Nie? Dobrze, nie będziemy długo gadać. Prowadź do środka. Zapraszam. Sebastianie, zanim wejdziemy jeszcze do środka, chciałem wskazać na kilka rzeczy, a konkretnie 3 rzeczy, które chcę pokazać. To jest elektryczny stopień wejściowy. Akurat w tej wersji no, jest niezbędnie przydatny, bo samochód jest, kamper jest podniesiony dość mocno do góry, więc żeby ułatwić wchodzenie, ten stopień został tutaj założony. W tym modelu akurat nie mamy zaprezentowanej, ale jest możliwość założenia 3-metrowej markizy tule Omnistora. Tak, świetnie by pewnie czarna pasowała. Tak, idealnie czarna by pasowała, wtedy ona się bardzo ładnie komponuje z całymi resztą dodatków, które są. I ostatnią rzeczą, którą chciałem pokazać z zewnątrz, bo z zewnątrz też można korzystać, to są uniwersalna lodówka, którą można otwierać sobie jak i z wewnętrznej strony kampera. Dometic świetnie pomyślał właśnie nad tym produktem. Ona jest, ja bym powiedział, że jest naprawdę dedykowana do takich właśnie kamperwanów. Tak, że... I dodatkowy stoliczek, który możemy sobie wysuwać z stoliczka wewnętrznego, przełożyć go na zewnątrz i przy pięknym widoku na dzikusa kawkę jakąś sobie wypić poranną. To dokładnie. Co, zapraszam do środka w takim razie. No zapraszam. No to jesteśmy w środku tego potwora, bo to jest naprawdę taki imponujący z zewnątrz pojazd. Opowiadaj, co tutaj. Tak, tutaj w środku mamy 4 miejsca siedzące, przygotowane i wszystkie te 4 miejsca są homologowane do jazdy. Zmieścimy w takim razie 4 osoby. Dodatkowy stoliczek rozkładany, który możemy, jak wcześniej mówiłem, wykorzystać na zewnątrz. Jeśli chodzi o część pierwszą, Sebastian, to należy zwrócić uwagę, że to akurat jest wersja troszeczkę uboższa. Można do niej domówić jeszcze pakiet media, który jest dostępny w Karmanie. On zawiera m.in. nawigację, wybieranie głosowe, aczkolwiek wiemy, że im więcej, im prościej w kamperze, tym wydaje mi się, że jest lepiej. Pojazd występuje w 2 wersjach silnikowych, 130 i 170 koni, jednakże w wersji z napędem na 4 koła jest tylko i wyłącznie dostępny z manualną skrzynią biegów. Jeśli chodzi jeszcze o ten przód tutaj, tak jak wspomniałem, samochód jest na 4 miejsca do jazdy. Standardowo na 2 miejsca do spania z tyłu, gdzie za chwileczkę to zaprezentuję Tobie, ale jest możliwość opcji w tym samochodzie, żeby z tej ławeczki tutaj i z tego siedziska zrobić dodatkowe łóżko, które się tam na dole opuszcza. Aha, łamie się tą nogę, się opuszcza. No dokłada się tu specjalny dodatkowy element z materacem i z tego się robi dodatkowe łóżko jeszcze do spania tutaj. Aha, czyli 3 osoby tak naprawdę. Czyli tutaj... tak naprawdę swobodnie 3 osoby, bo z tego co dobrze pamiętam, wymiar tutaj tego łóżka to jest 170, tak? 178, przepraszam, na 112, czyli tu jedna osoba, mówię... 112 to nawet i 2 dzieci, myślę, że to tak, jest problemu. Tak, to można położyć spokojnie. Jeżeli rodzice kochają off-road, a tak jest, chcą zaszczepić dzieciaki, także zabierają również dzieciaki. No te wymiary oczywiście, jest to nowość u nas od początku roku, to dopiero sprzedajemy, a pierwsze egzemplarze przyszły pod koniec sierpnia, więc tak, wybaczcie, jeżeli się coś pomyliłem, ale w opisie będzie na dole dokładne wymiary i parametry będą podane. Jeśli chodzi o jeszcze część tą przednią, jest dużo schowków fabrycznych, fordowskich, są dodatkowe kieszenie, w których możemy piloty, różne takie rzeczy sobie, czy klucze sobie pochować, szafka otwarta, szafka zamknięta. O, jeszcze jest ładowanie. Tak jest, 2 razy USB możemy sobie tutaj podłączyć od razu. Okej, to zapraszam tutaj do części kuchennej może. O, ja tu jeszcze zwrócił uwagę, tak, też szafka dodatkowa. Jeszcze dodatkowa półeczka. Półka, tak, dokładnie, jeszcze dodatkowa półeczka tutaj jest. I cóż my tu mamy? No, mamy 2 rzeczy. Mamy tak naprawdę blat roboczy, w którym możemy sobie różne rzeczy przygotować. Po podniesieniu jednej albo drugiej części tak, mamy dwupalnikową kuchenkę plus zlew tutaj. No, dokładnie. Dodatkowa półeczka, która tutaj może nam służyć na różne dodatkowe rzeczy związane z myciem, naczyń, gąbeczki, takie rzeczy, zresztą do indywidualnego. Tak. Każdy ma jakieś tam swoje nawyki i przyzwyczajenia. Dokładnie. Nad kuchnią znajduje się całe sterowanie kamperem, tak, jeśli chodzi o elektrykę, pojemności zbiorników, ile jest wody oraz dodatkowo sterowanie ogrzewaniem dieslowskim, bo w tych pojazdach są ogrzewania dieslowskie, jak i również przy części kuchennej i części sypialnej znajdują się tutaj dodatkowe szafki na różne, dla kamperowiczów wiadomo, różne rzeczy, które są niezbędne. Okej, łazienka. Jeśli chodzi o toaletę i łazienkę, mamy tutaj prysznic, który jest zintegrowany razem z toaletą. Oczywiście po to, żeby nie zabrudzić sobie części toaletowej, jest tutaj dodatkowa szybka, którą się w trakcie mycia możemy rozłożyć. Tak, na czas jazdy ona jest zabezpieczona. Pewnie się zastanawiasz, skąd wodę bierze się do prysznica tutaj. Nie, no dokładnie, zobaczcie, tutaj kompletnie nic nie ma, żadnej słuchawki nie ma. Nie, wodę może w wiadrze, Michał, trzeba przynieść. To już Tobie pokazuję. Tutaj jest takie świetne, fajne rozwiązanie, które Karmann wprowadził. Tu jest umywalka zintegrowana razem z słuchawką prysznicową, z którą korzystamy. I jednocześnie mamy dodatkowe miejsce, gdzie jest zaoszczędzone, tak, bo jest to część, która się chowa tutaj. Więc tak, sprytnie pomyślane. Tak. Kubeczek, chowamy, korzystamy z toalety. Tak, jest, tak, schowamy. Tak. Standardowo możemy sobie skorzystać tutaj z toalety. Tak jest. Roleta, którą się zasłaniamy tutaj, jak się kąpiemy, czy załatwiamy swoje potrzeby. Dodatkowe lustro, które tutaj widzimy. Lustro jest na zewnątrz. Tak jest, nie paruje wtedy w trakcie... Tutaj i tutaj, nie? Tak, zobaczcie, ale to duże takie, które tak się można przejrzeć, ono nie paruje właśnie wtedy w trakcie jazdy, dzięki właśnie też dodatkowemu wywiecznikowi, który akurat w takich mniejszych samochodach jest dość istotny. Tak jest. Dość istotny. Jeszcze dopowiem tylko w części kuchennej. Mamy 2 płytsze szuflady, 1 szufladę tutaj grubszą, dodatkowe, mówię, cargo takie, różne rzeczy, przyprawy jakieś słoikowe, takie dodatkowe rzeczy. Dobra, część sypialna. Oświetlenia dużo, nie? Tak jest, jest mnóstwo lampek, jest lampka nad kuchnią, lampka w części sypialnej, dodatkowe schowki, szafki tutaj. Może jak się tak przesunę troszeczkę, to pokażę Tobie tutaj też, pomyśleli sobie w Karmanie, tak, że to jest szafka pełniąca funkcję szafy. Wisząca taka na koszulę. Tak, na koszulę. Tak. No tak ktoś by powiedział, że chyba to dziecięce koszule, ale tak naprawdę tą klapkę tutaj na dole sobie wyciągamy i ta koszula wtedy może delikatnie sobie swobodnie zwisać, nie? O, to naprawdę przemyślane. Bardzo fajne takie koszule flanelowe chyba, jak już off-roadowe, to flanelowe. No, dokładnie. Dobrze, to zapraszam może do części sypialnej od zewnątrz, będzie nam łatwiej jeszcze to zaprezentować. Dobrze. Idziemy. Kamper oczywiście posiada wszelkie niezbędne przyłącza prądowo-wodne z zewnątrz, więc mamy w pełni możliwość korzystania z tego karawaningu. Miejsce na 1 butlę, bo to już jest sprawdzone. Tak. Co prawda producent tutaj przewidział dwie butle, ale troszeczkę w innym standardzie pojemnościowym. Tutaj akurat w naszym polskim standardzie zmieści się ta jedna butla swobodnie. Jedyne co to musimy uważać, jak jest butla z kołnierzem, żeby nie uszkodzić tutaj tak. dodatkowych rzeczy. Ok, tu jeśli chodzi o część sypialną, mamy tutaj rozkładane łóżko z rozkładanym tutaj materacem. Oczywiście musimy to wcisnąć, ale tak, już nie będziemy tam wchodzić. Nie będziemy za dużo tak. biegać. W części tutaj jeszcze tej przestrzeni sypialniano-garażowej tak. są dodatkowe schowki po lewej, prawej stronie. Półka, którą na czas ewentualnego transportu sobie rowerów, ją można sobie wyciągnąć tak Aha. naprawdę. Łóżko podnieść sobie, tak jak było przed chwileczką, do tak. góry, zapiąć i na pasami. Pasy, tu mamy pasy. I także... swobodnie można tutaj, nawet usuwając tą ściankę tak. grodziową, tak. nawet myślę, że motocykl jakiś by się mógł tutaj zmieścić średniej klasy. Nie? No dobrze. Cóż, samochód... A fajnie, jest... przepraszam bardzo, jeszcze tak. powiem tak, ponieważ testowałem niedawno campervana innego producenta, nie było takiej firanki, tutaj o tej firance pomyśleli, chwała, bo trudno jest użytkować, nie zasłaniając tego okna. Z takich ostatnich rzeczy dodatkowych to oczywiście przy pakiecie mediowym, o którym wcześniej na początku mówiłem, w grę będzie mogła być też wchodzić kamera cofania z czujnikami parkowania Aha. przednimi i tylnymi i dodatkowo na częściach tylnych drzwi możemy zamontować bagażnik na rower. Aha. Dobrze, to teraz zaprezentowałeś nam część taką wyprawową, naprawdę typowo offroadową, ale mamy taką jeszcze wersję ucywilizowaną, tak? Tak, tak. Kolejnego dokładnie. Kampera. Stoi on zaraz obok nas tutaj. To jest wersja 570 i ona jest właśnie wersją cywilną 4x4. Ja może, bo z zewnątrz on się różni tym, że ma standardowe szosowe koła, ale one są nadal nadkola, plus próg dolny jest obłożony, tak. jest obłożony tworzywem. Dzięki temu nadal zachowujemy gdzieś tam te bezpieczeństwo przy kamieniach, ale mówię, to jest wersja, którą w obecnej chwili posiadamy w sprzedaży. Aha. Jeszcze? Czy już można, jeszcze można kupić u Was? Jeszcze tak. No nie tak, wiem jak długo, to... ale jeszcze tak. Już pierwsze modele... jeszcze może króciutko potrwać. Tak, naprawdę. Pierwsze modele zostały już sprzedane, w najbliższym czasie je wydajemy, ale zapraszam, takie samochody mamy też na przyszły rok też zamówione, więc nie ma najmniejszego problemu, oferta będzie się cały czas poszerzała. Tak, fajna kolorystyka. Tak, Do tego tutaj też można markizę zapewne zamontować. Do każdego z tych wszystkich modeli możemy markizę zamontować. Co ciekawe, ten układ, który tutaj będę chciał zaprezentować, to jest układ na dwie osoby do spania i na dwie osoby do jazdy. Aha, no to proszę, wchodzimy do środka i opowiadaj. Dobrze, to może tak w bardzo szybkim skrócie. Lodówka jest w tym samym rozwiązaniu, co w poprzednim modelu 4x4. Tak. To zapraszam może do środka, będzie nam łatwiej. Dobrze, bo i stolik tutaj można zamontować tak jak w tamtym. Dokładnie tak. Jest. Jedyną różnicą jest to, że mamy tutaj dodatkowy stolik, który Aha. się rozkłada w tej części, czyli tworzy to tak. na małą jadalnię. Tak. I te dwa fotele są obrotowe, no z racji tego, że samochód jest tylko i wyłącznie dla dwóch osób przeznaczony. Tak. I tutaj już możemy pokazać ten pełen pakiet. Tak, tak jest. I tutaj multimedialny. Tutaj mamy pełen pakiet już multimedialny. Jest to duży wyświetlacz dotykowy. W standardzie ma już polepszony system audio, nawigację już wgraną, więc tutaj łącznie z tymi dodatkowymi elementami zewnętrznymi, czyli jest już kamera cofania tak. i są też czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Aha. Dobrze, to co? Zupełnie, ale tak naprawdę zupełnie inny układ, nie? Tak, zupełnie inny układ, to znaczy układ wydaje się być troszeczkę mniejszy, ale jeżeli mówimy tutaj o przeznaczeniu dla dwóch osób, to według mnie na takie, dla ludzi, którzy oczekują dużej mobilności tak. i częstego spędzania czasu na zewnątrz, bo to są czy góry, czy morze, tak. przemieszczania się tu na deskę, tu w góry pochodzić, trochę powędrować, no to jest idealny też samochód, bo z zewnątrz się też tak naprawdę nie różni od normalnego cywila, czyli większość miejsc będziemy sobie mogli bezproblemowo wjechać. Tak. Z drugiej strony, tak jak poprzedni model, 130-170 koni silnik, również w manualu tylko, bo jest to też napęd w tym przypadku 4x4, tak. ale w wersji jednonapędowej jest również dostępny z wersją automatyczną skrzyni biegów. Dobrze. Zapraszam Cię, może pokażę tą zmianę, która jest największa, czyli zmiana, która jest z tyłu. Tutaj mamy Tutaj mamy łóżko podwójne dla dwóch osób, rozdzielone, tak? Które, czyli wzdłuż. Dokładnie, wzdłuż, dokładnie wzdłużne, bo tam mieliśmy poprzeczne, tam mieliśmy wzdłużne. Cała część rozwiązań tutaj górnych, ona jest praktycznie rzecz biorąc taka sama. No tutaj widzę, że jest ta szafka. Tak, tak, tak. Tu jest tutaj ta... na kuchenną można ją na kuchenna, na sypialne dwie. Dodatkowo szafa, którą prezentowałem wcześniej tutaj. Z tym, że ten układ pozwala na to, żeby przewieźć tak naprawdę również coś większego, rowery, tutaj podnosząc te łóżka. Dodatkowo w tej części mamy dostęp do dużych kolejnych schowków. Część techniczna, czyli mamy tutaj zawory bezpieczeństwa, czujniki. Jeszcze przejdę tutaj sobie z tej strony. Tutaj mamy akurat w tym przypadku dostęp do zbiornika wody czystej, ale też w związku z tym mamy też pełnowymiarową, dużą szufladę, gdzie możemy bardzo dużo rzeczy sobie pochować w momencie, kiedy tu będziemy przewozili jakieś rowery, czy nawet jakiś motocykl. Przestrzeń serwisowa, czyli dostęp do pieca i do bojlera. I tak samo jak analogicznie poprzednio, tutaj tak jak mówiłem, elektryka, i dodatkowa przestrzeń też załadunkowa, którą możemy sobie wykorzystać. Dobra. Czy masz jakieś może pytania? Coś? Bardzo, bardzo fajne w ogóle rozwiązanie. Rzadko kiedy występują właśnie wzdłuż łóżka w campervanach, dokładnie. Tak, no ale weź jeszcze tutaj może zajrzymy do łazienki. Łazienka chyba jest podobna, nie? Tak, łazienka jest podobna, tylko w odwrotnym układzie, czyli nie wiem, czy pamiętałeś, ta toaleta była z tej strony, razem z umywalką, tu jest odwrotny układ. Dokładnie z tym samym rozwiązaniem, które było wcześniej, czyli mamy tutaj kran, umywalkę chowaną po to, żeby zaoszczędzić jak najwięcej miejsca. W tym przypadku nie zastosowano akurat wywiecznika górnego, tylko zastosowano wywiecznik boczny, który służy na zasadzie otwórz-zamknij, też żeby się ta para przedostała, plus jest dodatkowe, plus dodatkowe okno. Dobrze. Michale, dziękujemy Tobie bardzo za zaprezentowanie tych obu pojazdów. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią trochę szybciej podróżować, lubią teren nietypowy dla zwykłych kamperów, albo może nawet w przypadku tamtego kampera rzec off-road. Tak jest. Te kampery są do nabycia jeszcze u Was. Tak, CamelCamp Poznań, zapraszamy. Dokładnie. A Michał, o zakupie takiego pojazdu możecie rozmawiać z Michałem, który jest do Waszej dyspozycji na miejscu. Zapraszam serdecznie wszystkich.